Gościem Radia Z jest dzisiaj Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Porozumienie Jarosława Gowina. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy jest panu smutno, czy czuje pan ulgę, że już pan opuszcza resort? Lada moment. Ani jedno, ani drugie, ponieważ dzień rozpoczęcia roku akademickiego to jednak jest święto, to jest radosny dzień i mam nadzieję, że też poprzez swoją pracę starałem się, żeby to rozpoczęcie było jak najbardziej bezpieczne zdrowotnie, ale też otwierało ten potencjał intensywnej pracy i dbania o jakość nauczania. To jest przedmiotem szczególnie mojej troski i akcentowania na każdym kroku tych dwóch słów. Bezpieczeństwo i jakość. A czy obejmując funkcję szefa resortu, wiedział pan, że to jest takie tymczasowe zajęcie i że grzeje pan miejsce de facto dla następcy? Nie, nie wiedziałem. Myślę, że tutaj życie wielokrotnie nas w tym roku zaskakuje. No tak się potoczyły zdarzenia. Czyli myślał pan, że będzie pan sprawował tę funkcję do końca kadencji? Tak, tak. Tutaj szczera odpowiedź. A kto pana poinformował jako pierwszy, że musi się pan pożegnać po pół roku z resortem? Dyskusje o rekonstrukcji rządu trwają już, jak słyszymy, od wielu tygodni. No i pomysły połączenia różnych z różnymi ministerstw w tej przestrzeni były. Natomiast nazwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tych dyskusjach bardzo mocno się przebijała. Stąd no, mogłem to uznać i uznałem za sygnał, że te zmiany będą dotyczyły Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Że jednak będzie musiał pan pakować. A czy pełniąc swoją funkcję odczuwał pewien rodzaj dyskomfortu, nie mając jednak wyższego stopnia naukowego? Bo do tej pory pana poprzednicy takowy mieli, chociażby byli doktorami. Myślę, że nadzwyczaj dobrze została moja osoba przyjęta w tym środowisku rektorów, profesorów i w zasadzie nie odczuwałem, że tak powiem, jakiegoś dyskomfortu. Po prostu rozmawialiśmy, pracowaliśmy o tych rzeczach, które trzeba natychmiast podejmować. Czyli rozumiem, że nie miał pan kompleksu w związku z tym, tak? Nie, nie. Bardzo, bardzo interesujące środowisko i od razu dużo, dużo rozmów, pracy takich merytorycznych o konkretnych rozwiązaniach. Ale mało było słychać o panu. No, myślę, że mało który z słuchaczy wiedziałby, że, czy słuchaczek wiedziałaby, że nowym szefem resortu jest Wojciech Murdzek, a nie Jarosław Gowin. Tak jakoś myślę, że niewiele osób o tym wiedziało. A połączenie resortów edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego to pana zdaniem jest dobry pomysł? Czy ja tutaj, ponieważ nie jestem autorem tego pomysłu, raczej zwracam uwagę o tym kierunku, który wydaje mi się bezsprzecznie dobry, a mianowicie mówiłem od jakiegoś czasu, że konieczna jest ścisła współpraca nauki, szerzej rozumiejąc szkolnictwa wyższego, z gospodarką, że poprzez pracę i osiągnięcia naszych naukowców. Czyli raczej łączyłby pan na przykład ministerstwo z Ministerstwem Rozwoju, a nie z Ministerstwem Edukacji. Tak, i tak mówiłem. Natomiast mam nadzieję, że pomimo jakby przyjęcia takiego rozwiązania tych wątków współpracy nauki z gospodarką będzie przybywało. Będziemy cieszyli się efektami. No sądząc nawet po rozmiarach ministerstw, to będą połączone dwa molochy. A jak pan ocenia swojego następcę? Przemysława Czarnka, który będzie teraz i ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, i ministrem edukacji. Myślę, że taki trochę utrudniony start, bo już wczoraj było dużo dyskusji, ale życzę jak najlepiej panu Czarnkowi i mam nadzieję, że za chwilę te wszystkie dyskusje ucichną. Ale czy pan podziela jego homofobiczne poglądy? Tutaj praktycznie nie ma powodu, żeby włączać się w tą dyskusję. Ja po prostu... A dlaczego pan taki ostrożny? No, zacytuję pana ministra Czarnka, przyszłego ministra. Nie, Zawsze będę przeciwnikiem promocji zboczeń, dewiacji, wynaturzeń i żaden rektor, żadna konferencja rektorów wyższych szkół tego nie zabroni. Ja myślę, że to źle wróży współpracy. Z panem Czarnkiem o tym, co zostawiam, w jakiej sytuacji, na jakim etapie jest reforma
zaczęta przez premiera Gowina. Naprawdę to będzie przedmiotem naszych pewnie wielu godzin takiej współpracy na tym styku przejścia i tutaj będę się na tym koncentrował, a życzę, żeby swoją pracą potwierdzał, że no, ma pomysły. Ale czy na czele resortu powinna stać osoba o takich zdecydowanych poglądach, takich zdecydowanych poglądach w kontrze do środowisk LGBT w XXI wieku? No tak, ale tak jak mówię, tych wątków jest bardzo dużo w przestrzeni dyskusji. Ja, że tak powiem, bardzo wyraźnie mówię, na czym mi zależy i to jest przestrzeń, kiedy musi. Ale podpisałby się pan pod takimi słowami przyszłego ministra, czy pan po prostu je raczej potępia? Czy się pan z nimi w ogóle nie identyfikuje? Ja pod swoimi słowami się z reguły podpisuję i tutaj nie firmuję tak cudzych wypowiedzi. Mam nadzieję, że pan Czarnek tutaj będzie wyjaśniał pewne kwestie, ale myślę, że te pytania szybko miną, a przestrzeń i wyzwania są bardzo, bardzo duże i życzę, żeby ta dyskusja przeniosła się też mocniej na te akcenty, jak wykorzystać potencjał polskiej nauki. No to przenieśmy się właśnie już na ten grunt, bo mamy dzisiaj 1 października. Dlaczego dzieci i młodzież mogą chodzić do szkoły pomimo pandemii, a studenci będą się głównie uczyć zdalnie? Nie będą się głównie zdalnie uczyć w tej chwili. No jak to 85% uczelni deklaruje, że chce nauczania hybrydowego, czyli właściwie nawet nie pół na pół. Nie wiem skąd te dane, ponieważ dane, które do mnie wpływają, to jest równowaga między tradycyjnym, stacjonarnym i tylko zdalnym, a cały olbrzymi środek to jest nauczanie zwane od jakiegoś czasu hybrydowym, czyli sposób mieszany i mam nadzieję, że tutaj właśnie to drugie słowo dbałości o jakość też dojdzie do głosu i władze uczelni będą szły w tym kierunku. Zresztą są uczelnie, które już pojawiały się zarządzenia parę tygodni temu nawet, że tylko zdalne i te zarządzenia zmieniają się na nowe, gdzie już się mówi o nauczaniu hybrydowym. Mam nadzieję, że właśnie ta troska o ten bezpośredni kontakt, jak to się klasycznie mówi, uczeń mistrz, o możliwość interakcji dojdzie do głosu. No a przecież trudno sobie wyobrazić zajęcia laboratoryjne, stanięcie, czy brak możliwości. No tak, rzeczywiście, to się sobie trudno, czy ćwiczeń sobie w ogóle trudno wyobrazić. To nie sposób sobie wyobrazić, że miałoby być zdalnie przeprowadzane. Ja na przykład znam studentów, którzy zastanawiają się, czy nie wziąć dziekanki, bo to będzie rok dla nich kompletnie stracony. Znam takich studentów. Myślę, że tak nie będzie. Jestem po wielu rozmowach z rektorami nowo wybranymi. No, ten start jest może trochę obarczony taką klauzulą ostrożności, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne. Myślę, że to się bardzo szybko będzie zmieniało, a też głos studentów, który jest powszechny, że właśnie tęsknią za tym bezpośrednim kontaktem i tą formą klasyczną nauczania, będzie wysłuchany i będzie przewaga tych zajęć klasycznych, chociaż warto z tym narzędzić. I tutaj muszę postawić pauzę. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek z nami zostanie. Jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. No skończył się nasz czas antenowy, panie ministrze, ale cały czas jesteśmy w internecie. Ja wiem, że zwłaszcza młodzież jest bardzo mocno przyzwyczajona do tego, że korzysta bardzo ochoczo z tych narzędzi internetowych. Więc zapytam wprost, czy to nie będzie zmarnowany rok? Mam nadzieję, że nie, ale... Mam nadzieję. A co znaczy mam nadzieję? Oczywiście, nadzieję połączoną z pewnością, natomiast miałem taki czat z młodymi ludźmi przy współpracy z Parlamentem Studentów. Grubo ponad godzinę żeśmy rozmawiali i bardzo różne kwestie dochodziły do głosu, ale również ta kwestia była przez studentów jako ich troska mocno artykułowana i myślę, że te zmiany zarządzeń na pojedynczych już, ale obecnie obserwowane zjawisko uczelniach pokazuje na to, że to się będzie zmieniało. Myślę, że jakaś tutaj sensowna równowaga się pojawi i będzie ten rok dobrym rokiem jednak. Ale słyszymy, że głównie uczelnie prywatne dążą do tego, żeby nauka odbywała się głównie zdalnie. To chodzi o oszczędności?
Między innymi i tu chyba skala problemu jest większa, ponieważ studenci artykułują, że chcą wiedzieć, za co płacą. Czyli chcą mieć obniżone czesne. A jakie są szanse, żeby obniżać czesne? Są uczelnie, które takie rozwiązania chcą wprowadzić. Ale a ministerstwo w ogóle ma jakieś narzędzie, żeby wpłynąć, no bo uczelnie są autonomiczne, ale czy ministerstwo ma jakieś narzędzia, żeby móc tutaj pertraktować, wpłynąć jakoś na decyzję w tej akurat materii uczelni wyższych? Znaczy tutaj wprost takiego narzędzia nie ma, natomiast tam, gdzie te granice stają się tak trudne, że jest takie wyzwanie bytowe wręcz przed studentami, tam pojawia się otwartość, jeśli chodzi o stypendia socjalne, o zapomogi i tutaj te parę miesięcy pokazało, że z tego narzędzia uczelnie korzystały. Myśmy zwiększali tutaj te rozwiązania finansowe, czyli subwencje w miarę zgłaszanych potrzeb. Mam nadzieję, że kierunek będzie taki, żeby zapewnić tą samą jakość, żeby tutaj nie było dylematów, a na pewno nie powinno być mowy w tej trudnej sytuacji o planach podwyżek i tutaj takie się pojawiały. Myśmy próbowali tutaj wpływać, żeby tego nie było i zresztą zawarte rozwiązania w ustawie pokazują, że nie można w sposób dowolny tutaj zaskakiwać w ciągu roku akademickiego studentów. Te rozwiązania są w ustawie, w związku z tym myślę, że studenci przynajmniej będą przez to chronieni przed podwyżkami, a tam, gdzie władze uczelni skalkulują i będą dzielić te kłopoty ze studentami, to będzie dobry odbiór takiego kierunku. I ja pytałam nie przez przypadek, czy to nie będzie rok stracony, jeśli chodzi o uczelnie wyższe i o sposób kształcenia i też efekty tego kształcenia, bo przecież jak wiemy, no to polskie uczelnie nie błyszczą na tle tych zagranicznych i przecież dwa nasze eksportowe uniwersytety, czyli Uniwersytet Warszawski i Jagielloński, to jest dopiero chyba trzecia setka wśród tysiąca najlepszych uczelni świata, prawda? Trzecia i czwarta setka, więc no to... No troszeczkę nawet jeszcze dalej. No właśnie. Ale też są przypadki postępu, natomiast szczególnie tutaj krążą takie, że tak powiem, akcenty związane z tym rankingiem szanghajskim. Chciałbym zwrócić uwagę, że jest spora inercja i wskaźniki brane pod uwagę w tym rankingu są czasami, oprócz tych aktualnych, ale czasami też tutaj dochodzą do głosu te historyczne, a przykład istotnej skokowej zmiany IN+ Uniwersytetu Warszawskiego poprzez obecność noblistki Olgi Tokarczuk pokazuje, że czasami wybitna jednostka potrafi w tym rankingu zmienić jedną setkę na drugą. I w drugą stronę mamy przypadki, że brak cytowania jednego z naukowców jednej uczelni spycha uczelnię o kilkadziesiąt pozycji w dół w tym rankingu. Niezwykle wrażliwe zjawisko. Natomiast sądzę, czyli że... Czyli ja mam rozumieć, że pan trochę tak podważa ustalenia, czy też zestawienie tego... Nie podważam, bo tam przecież uczelnie wieki pracują na tą swoją pozycję, ale zwracam uwagę, żeby nie traktować jako jednego wyróżnika oceniającego naszych naukowców i nasze uczelnie, bo przecież w wielu dyscyplinach jesteśmy w czołówce światowej. Wielu z naszych naukowców pracuje z dobrym powodzeniem w zespołach międzynarodowych. No to w jakich dziedzinach jesteśmy w czołówce, w takiej szpicy? Myślę, że w tej chwili warto pokazać tutaj to, czemu kibicujemy, czyli obserwowaliśmy pierwszy polski test na koronawirusa. Nasi naukowcy, grupa kilkudziesięciu młodych naukowców pod kierownictwem profesora Figlerowicza. Jest to osiągnięcie bardzo ważne. Niedawno pojawiła się informacja o takim urządzeniu całkowicie u nas opracowanym, gdzie test innego rodzaju, nie chciałbym spłycić, na koronawirusa trwa 6 minut i już jest kolejka
żeby rzeczywiście zakupywać w tym wymiarze międzynarodowym. Mamy profesora Drągę, który współpracuje z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, i jest punktem odniesienia do tej pracy dla tych naukowców, czyli... No ale można powiedzieć, że to są tylko takie punktowe sprawy, a nie można powiedzieć, że my jesteśmy jakimś liderem w szerszych zakresach. A ja chciałam jeszcze zapytać, jakie są standardy bezpieczeństwa na uczelniach? Jakie są wyznaczniki tego? Bo rozumiem, że to główny inspektor sanitarny i też Ministerstwo Zdrowia narzuciły jakieś rygory, tak? Myśmy te wszystkie doświadczenia z tych paru miesięcy zebrani i właśnie wspólnie z głównym inspektorem sanitarnym, ministrem zdrowia przepracowali i pojawiły się takie rekomendacje, które są do wykorzystania przez władze poszczególnych uczelni. I tak się dzieje. Wczoraj uczestniczyłem w rozpoczęciu roku akademickiego we Wrocławiu i rozpoczęcie było takie wyjątkowe, bo to było rozpoczęcie dla wszystkich publicznych uczelni z całego Wrocławia i z Opola, czyli kilkanaście uczelni. No i sposób prowadzenia tej uroczystości, naprawdę widać było, że każdy szczegół, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, był dopracowany. A jakie to są te wymogi sanitarne zalecane przez GIS i przez Ministerstwo Zdrowia, jeśli chodzi o uczelnie? Chciałbym wchodzić w szczegóły, bo byśmy musieli bardzo długo rozmawiać. One są na stronach ministerstwa i one dotyczą osobno bibliotek, osobno akademików, osobno rozpoczęcia roku akademickiego. Ale rozumiem, że to wszystko zależy od dobrej woli uczelni. Decyzje ostateczne podejmuje uczelnia, ale moje rozmowy z rektorami pokazują, że każdy bierze to jako rzecz priorytetową. Nie chciałby po prostu jakiegokolwiek rozwiązania zaniedbać, no bo bierze też odpowiedzialność za te rozwiązania. A kiedy rozpocznie się zapowiadana przez pana modernizacja akademików? No to już będzie realizacja należała do, czy też monitorowanie tego procesu będzie należało do pana następcy, ale kiedy to się rozpocznie? Modernizacja akademików już trwa i też przeznaczaliśmy już pierwsze środki. Wiele milionów już zostało na ten cel przeznaczonych. Wiele milionów, czy ile dokładnie? Znaczy ważniejsze jest, żeby też otworzyć tą perspektywę, ważniejsze jest, że przewidzieliśmy w Krajowym Programie Odbudowy, w sięgnięciu po te duże unijne środki też Funduszu Solidarności, aż 14 miliardów na inwestycje w szkolnictwo wyższe i naukę. I tam duży pakiet będzie dotyczył akademików, tak żeby mógł powstać ogólnopolski program. Wystąpiłem do innych ministrów, którzy też nadzorują szkoły wyższe. Przygotowujemy taką wielką inwentaryzację stopnia zaawansowania projektowego, planów szkół wyższych, żeby w przypadku pojawienia się tych środków być gotowymi na duży ogólnopolski program właśnie modernizacji i też gdzieniegdzie budowy nowych akademików. 150 tysięcy studentów medycyny będzie objętych badaniem na obecność koronawirusa. Czy to tylko będą studenci medycyny, czy jeszcze są plany wobec innych grup studentów na innych uczelniach? Na razie jest to program właśnie taki, który finansujemy z poziomu ministerstwa. To jest ponad 4 miliony złotych. Chcemy pokazać, że jest to metoda niezwykle przyspieszająca tempo badań, ale też w sposób istotny pozwalająca na obniżenie kosztów i mam nadzieję po tym takim dosyć dużym pilotażu ta metoda będzie wykorzystana przez ministra zdrowia w wielu sytuacjach, bo naprawdę... Czyli tutaj studenci będą trochę jak króliki doświadczalne? Nie, metoda jest z metodą sprawdzoną, to poszerzamy, bo prace nad tym trwają w Instytucie Nęckiego już dłuższy czas, a oparte są też o ten test z tego zespołu profesora Figlarowicza, test o bardzo dobrej jakości na poziomie światowym albo w czołówce światowej, jeśli chodzi o
jakoś i tutaj nie ma dylematów. Natomiast oczywiście jest kwestia też pewnej logistyki, bo to jest trochę inne podejście. Mam nadzieję, że szybko to się sprawdzi i tam, gdzie będą zagrożenia, tam, gdzie będą czerwone powiaty, tam, gdzie będą ogniska, będzie go można szerzej wykorzystywać. Oczywiście w tym również na innych uczelniach, jeżeli takie okoliczności wskażą, że to jest wskazane. Rozumiem, że chodzi o to też w tym teście, że dzięki temu jeden test może być wykorzystywany, może pozwolić sprawdzić nawet kilkanaście osób, tak? Tak, tutaj jest... Na tym polega też pewna unikatowość tego, tak? Jeżeli tak, najprościej mówiąc, jeżeli biorąc próbki od 12 osób, sprawdzamy jednym testem, jeżeli nie ma problemu, to uznajemy, że ta dwunastka jest sprawdzona, bezpieczna. Jeżeli zaistnieje, czy będzie wskazanie, że jest problem, no to wtedy ten dotychczas klasyczny mechanizm, czyli wtedy pojedyncze te osoby są badane. Tak, ponownie. Tak. I wtedy nie ma, że tak powiem, jakiegokolwiek ryzyka przegapienia czegokolwiek. Natomiast całymi grupami jest to szybko i tak jak mówiłem, jeden test, 12 osób. Pytanie słuchacza. Czy Ministerstwo Nauki przekazało jakieś środki ochrony osobistej, maseczki, płyny dezynfekujące lub środki finansowe na walkę z epidemią do uczelni, na których odbywać się będą zajęcia sanitarne? Na przykład chodzi o Akademię Sztuk Pięknych. Ministerstwo zwiększyło o ponad 250 milionów subwencje w związku z tym trudnym okresem pandemii i decyzje co do ilości, jakości podejmują władze uczelni, ale też prosiliśmy o taką wrażliwość i wsparcie na przykład oprócz ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, ale też prosiliśmy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o wyczulenie wojewodów i sam uczestniczyłem w takim spotkaniu wojewody dolnośląskiego z rektorami uczelni wrocławskich i szczegółowo ten temat był omawiany. Deklaracja jest taka, że w razie potrzeby sygnał będzie tak jak w innych przypadkach, nie wiem, DPS-ów czy innych sytuacji, które obserwowaliśmy, będzie sygnał i wojewoda, i myślę, że wszyscy wojewodowie obiecują taką też pomoc interwencyjną. Czyli rozumiem, że na bieżąco będzie reakcja ze strony wojewodów, jeśli chodzi o tego typu placówki. Dzięki subwencji uczelnie mogły się przygotować. Jeżeli skala pojawiłaby się gdzieś, że te przygotowania, zakupy dokonane, środki do dyspozycji, że tu pojawiłby się problem skokowego wzrostu potrzeb, wtedy już indywidualna reakcja będzie. Jeżeli oby nie, zjawisko będzie szersze, myślę, że też gotowość nasza do takiej szerokiej współpracy, tak jak wspomniałem o tym zwiększeniu subwencji, będzie dyskutowana i na pewno się dobre rozwiązania znajdą. A gender studies, czy pana zdaniem ten kierunek studiów powinien zostać zlikwidowany, czy też przestać być finansowany? Myślę, że jeżeli patrzymy na naukę, to wszystkie rzeczy, które mają czy chciane, czy niechciane, czy krytykowane, czy zbyt mocno akcentowane, ale są to zjawiska realnie istniejące i zawsze nauka może dopuszczać dochodzenie do prawdy, pojawianie się argumentów. Najważniejsze, żeby ten kierunek był kierunkiem dysput naukowych, a nie politycznych czy ideologicznych i sądzę, że tutaj... Czyli nie jest pan takim radykałem, można powiedzieć, bo dwa dni temu był tutaj w tym programie Michał Woś, jeszcze minister środowiska, za chwilę już nie, z Solidarnej Polski, mówił tak, cytuję, nie powinniśmy finansować gender studies, to antynaukowy bełkot mówiący o mnogości płci. Pan by się podpisał pod takim stwierdzeniem, pod takim określeniem, pod taką recenzją? Nie, jak powiedziałem, nie podpisuję się pod innymi niż własnymi słowami z reguły. Natomiast troską To inaczej, czy pan się identyfikuje z taką oceną?
Też nie mogę powiedzieć, że się identyfikuję. Moją troską jest. Czyli pana zdaniem gender studies powinny zostać na takim poziomie, w takim kształcie, jaki jest, a zresztą to głównie są studia podyplomowe i zaoczne, czyli rozumiem, że studenci za to płacą, jeśli chcą się kształcić akurat w tym kierunku. Myślę, że pytanie jest o właśnie tą odpowiedzialność nauki. I każde przerysowanie, bo pytanie, skąd się takie zjawisko wzięło? No jest pytaniem, gdzie warto postawić sobie takie pytanie, bo ono nas doprowadza też do sytuacji konfliktów, dyskusji, gdzie emocje dochodzą do głosu, nie ma powiedzmy takiej analizy, ale zjawisko jest, bo nawet to, że pani redaktor stawia mi pytania, pokazuje, że... No stawiam pytania, dlatego że padają takie, a nie inne deklaracje ze strony polityków partii rządzącej, Zjednoczonej Prawicy, nazwijmy to tak teraz już, znaczy ona cały czas jest podobno zjednoczona, no ale obozu rządzącego. No, Michał Woś był niby typowany na ministra w kancelarii premiera, który miałby się właśnie zajmować takimi rzeczami do spraw obywatelskich. Do końca nie wiadomo, czy będzie tym ministrem, bo teraz słyszymy, że być może takim ministrem będzie jednak Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, więc dlatego zadaję takie pytania. No jednak ani Jarosław Gowin, pierwszy szef nauki, szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego, czyli pana poprzednik, ani pan nie dokonaliście zamachu na gender studies, a tutaj słyszymy takie deklaracje. Pewne zjawiska wymagają takiego podejścia, żeby rzeczywiście bazować na faktach i szukać tych ścieżek, nie ucieczki od tego, z czym mamy do czynienia, tylko nadania temu biegu właśnie takiego merytorycznego działania, ponieważ... Ale suma summarum, nie likwidować, kierunek powinien zostać. Jakbyśmy, że tak powiem, tutaj poświęcili kiedyś czas tylko temu zagadnieniu, to myślę, że wtedy warto zobaczyć i przeanalizować, jakie są zagrożenia, gdzie są te granice przekraczane, gdzie się zaczyna... Czyli ja mam rozumieć, czy pan jest też sceptyczny, jeśli chodzi o ten kierunek studiów? Z dystansem, bo są sytuacje takie, że tego typu kierunki właśnie nie są w takiej czystej formie dysputy akademickiej, dochodzenia do prawdy, a są czasami pożywką, która wylewa się poza uczelnię, pożywką do takich dyskusji pełnych emocji ideologicznych. Natomiast, a ciekawe, żeby, co nam zafunduje minister Czarnek. Żeby było jasne, no to też kwestie z mojego patrzenia na rzeczywistość, no to oczywiście to są zjawiska dla mnie też w jakiejś mierze nowe, chociaż już parę lat są nagłaśniane. W konstrukcji mojego myślenia jasny podział kobieta, mężczyzna i rodzina oparta na takim kierunku, to też, żeby nie było dwuznaczności co do mojego patrzenia. Natomiast no, są dwie rzeczy, nie? Czyli własne bardzo, myślę, klarowne poglądy, które też wyrażam, a dopuszczenie... No właśnie nie, jakie są klarowne. Rozumiem, że pana zdaniem rodzina to jest mama, tata i dzieci. Tak, tak, zdecydowanie tak. Tutaj nie... A płeć jest tylko biologiczna, nie kulturowa, tak? Tak. Zdecydowanie tak, natomiast dlaczego jest dyskusja kulturowa, dlaczego jest dyskusja o różnych nazwach, które zahaczają o słowo ideologia i tak dalej, no to są zjawiska, które są w tej przestrzeni konieczne do dyskutowania, bo być może, że właśnie takie rzetelne podejście do tych zjawisk, spuszczenie trochę powietrza i emocji pozwoli nam lepiej się poruszać w tym świecie i nie budować... Mam wrażenie, że trochę pan, przepraszam, mówię za taki kolokwializm, ale trochę pan leje wodę w tej materii, że nie chce pan się określić tak jednoznacznie czy na tak albo na nie. A może podziela pan również poglądy, że kobiety są przeznaczone właściwie do tego głównie, żeby rodzić dzieci? No nie znam mężczyzn, którzy rodzą dzieci, w związku z tym też to, co powiedziałem, jest bardzo jednoznaczne. Ale czy to jest główna rola kobiety?
życiowa. Nie, nie, ale nie dam się, że tak powiem, sprowadzić na spłycenie pewnych rozważań, bo mam ogromny szacunek do kobiet. To nie jest spłycenie rozważań. No, na przykład pana następca ma takie poglądy, że jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile można ich urodzić? To są konsekwencje mówienia kobietom, że nie muszą robić tego, do czego zostały przez Pana Boga powołane. Proszę pytać następców, ja swoje poglądy mam jasne i tego, że tak powiem, zupełnie odważnie mówię o tym widzeniu świata kobieta, mężczyzna, rodzina i tutaj bardzo jednoznacznie w każdej sytuacji udzielę tej samej odpowiedzi. To jest moja odpowiedź, bo tak świat postrzegam. Natomiast czyli kobieta przede wszystkim powinna spełniać się w roli matki, tak? Tak rozumiem? Nic takiego nie powiedziałem. Nic takiego nie powiedziałem. Przecież w tym świecie nauki mam do czynienia z dużą ilością kobiet z tytułami profesorów i jak prezydent udzielał nominacji, no ostatnio choćby, bardzo wyraźnie podkreślał i doceniał właśnie ten może większy czasami wysiłek kobiet, żeby ambicje zawodowe, w tym przypadku naukowe, dzielić z tą odpowiedzialnością za rodzinę, za dzieci. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą zarówno matki, jak i ojcowie. To jest odpowiedzialność wspólna. Panie ministrze, pozwolę sobie zauważyć i pozwolę sobie również zauważyć, że w nowym rządzie, już po rekonstrukcji, znajdzie się tylko jedna kobieta. Nie dziwi pana to. XXI wiek i w rządzie będzie tylko jedna kobieta, Marlena Maląg. W dodatku jeszcze kompetencje jej ministerstwa zostały nieco okrojone i przeniesione właśnie do Ministerstwa Rozwoju, czyli będzie się tym zawiadywał Jarosław Gowin. Nie podejmowałem, że tak powiem, tych decyzji. Ale nie dziwi to pana? XXI wiek i tylko jedna kobieta w rządzie? Taki zmaskulinizowany rząd? Co to jest? Kobiety są gorsze jako ministerki? Mam nadzieję, że będzie. Brakuje w szeregach Zjednoczonej Prawicy kompetentnych kobiet? Mam nadzieję, że cała rzesza zdolnych, odpowiedzialnych pań obejmie funkcję sekretarzy stanu i podsekretarzy i ta sytuacja zostanie. Ale co innego wiceministra, co innego jednak szef resortu? No to jest zupełnie, to są dwie różne rzeczy. A żałuje pan, że Jadwiga Emilewicz odeszła z porozumienia? Tak, bo myślę, że rzeczywiście tutaj pani Emilewicz była taką postacią, która budowała przez wiele lat dobry wizerunek porozumienia, szczególnie w tej przestrzeni gospodarczej i osobiście bardzo żałuję, że takie decyzje zapadły, takie losy na naszych oczach są realizowane czy pokazywane. Ale jak pan sądzi, dlaczego pani minister zdecydowała się na taki krok? No, za chwilę pani była minister, że co, chciała zostać w rządzie? Że myślała, że może jednak dostanie jakąś ministerialną posadę, na przykład w kancelarii premiera? Nie, pani minister wyraźnie mówiła, że nastąpiły istotne z jej punktu widzenia rozbieżności między nią a panem premierem Jarosławem Gowinem. No i uznała, że powiedzmy to może mieć wpływ i na rozwój porozumienia i sytuację w porozumieniu, ale też być może, że ryzyko przekładania się tych dyskusji na to, co przychodzi nam robić. Myślę, że dosyć obszernie pani premier artykułowała powody i Ale wielokrotnie tak były podkreślane jej kompetencje szerokie, że sprawdza się jako minister rozwoju i przedsiębiorczości, no to tak, nie szkoda, że nie ma jej w rządzie? Szkoda, ja mam nadzieję, nie jest to zmarnowany potencjał? Myślę, że na ten moment tak wygląda, ale mam nadzieję, że potencjał pani premier będzie zagospodarowany i wykorzystany. No, forma się i miejsce pewnie zmieni, ale ja osobiście cieszyłbym się, jakby tutaj ta przestrzeń właśnie wykorzystująca doświadczenie, potencjał, też tą energię, dynamikę pani minister, żeby to wszystko znalazło odzwierciedlenie w jakiejś... No może jednak będzie jakiś bank, może jednak spółka Skarbu Państwa, chociaż pani minister się od tego odżegnywała, że absolutnie nie wybiera się ani do Londynu, ani do Końska, gdziekolwiek indziej i że chce dalej kontynuować swoją pracę. A pan przesiądzie się po prostu teraz do ław poselskich?
Mam nadzieję podobnie, że też i mój potencjał, czyli ta praca w Ministerstwie Rozwoju poprzednio, teraz jako minister nauki i szkolnictwa wyższego, też te 25 lat doświadczeń samorządowych, prezydent Świdnicy. Kadencja poselska, przewodniczenie komisji deregulacji, to też jest spory zasób. Czyli dla pana to byłaby taka degradacja, gdyby się okazało, że jednak musi się pan przesiąść tylko do ław poselskich i będzie pan szeregowym posłem. No może zostanie pan jakimś wiceprzewodniczącym komisji sejmowej. W polityce, jak widać, wszystko się może zdarzyć, natomiast mogę powiedzieć, że dla mnie bardzo interesujący mógłby być powrót do Ministerstwa Rozwoju. Czyli znowu pod skrzydła Jarosława Gowina. No, jednoznacznie tak. Czyli jest to bardzo prawdopodobne, że tak może się zakończyć, tak? Rozumiem, pan przewiduje takie scenariusze, czy też to jest takie życzenie z pańskiej strony? Życzenie na ten moment i oferta postawienia się do dyspozycji właśnie do kolejnego... Zgłasza się pan na ochotnika. Jakby co, to ja bardzo chętnie chcę się znaleźć w Ministerstwie Rozwoju jako jeden z wiceministrów. Panie ministrze, pan chyba bardzo lubi jeździć samochodem, prawda? Tak. To gdzie pan tak często jeździł w 2017 roku jako poseł? Myślę, że każda sytuacja obecności w okręgu to jest czas bardzo intensywny. Ale pan wyjeździł rekordowe hektolitry, można powiedzieć. 35 tysięcy złotych wydał pan na służbowe paliwo wtedy, jak pokazała Kancelaria Sejmu, publikując zestawienie poselskich wydatków z 2017 roku. No był pan jednym z liderów, absolutnie. Nie sądzę, żeby aż tak, ale... Aż tak? No jak dziennikarze wyliczyli, że gdyby przełożyć to na podróże z pana rodzinnej Świdnicy do Warszawy, gdzie obraduje Sejm, to pan mógłby pokonać tę trasę 210 razy, a Sejm zbierał się w 2017 roku 21 razy. To nie tylko, bo jeżdżenie po okręgu to też wbrew pozorom jest bardzo dużo kilometrów. A do Warszawy też jeździłem nie tylko na posiedzenia Sejmu, bo rzeczywiście choćby kwestia przewodniczenia komisji, to są też szersze obowiązki. To jeszcze jest pytanie słuchacza. Daniel pyta. Od lat mamy dostęp do wykładów online po angielsku najlepszych zagranicznych uczelni. Dlaczego polskie uczelnie nie udostępniają wykładów dla każdego w internecie? Skoro obecnie wykłady są prowadzone online, dlaczego nie można ich otworzyć dla wszystkich? Dajemy jako ministerstwo dobry przykład. Stworzyliśmy platformę cyfrową do pojawienia się właśnie takich profesjonalnych kursów. Przeznaczyliśmy na to też niemałe środki. W tej chwili mamy już 20 lat tak profesjonalnie przygotowanych wykładów. Mam nadzieję, że w ramach tego projektu będzie tych wykładów 50. One są przygotowywane przy współpracy z... Czyli ministerstwo tak, a uczelnie nie? Niektóre tak, natomiast dajemy dobry przykład, zaczynając od ministerstwa, ale we współpracy i ścisłej współpracy z uczelniami, ze studentami i też ze światem biznesu. To są rzeczy, które myślę, że w sposób dynamiczny, skokowy będą się na naszych oczach zmieniały in plus i chodzi o to, żeby ta oferta była jak najbardziej profesjonalna, bo niektórzy, czy nauczyciele, czy wykładowcy akademicy też muszą się uczyć, że nie tylko technologia, ale jest trochę inny sposób prowadzenia tego typu zajęć, tego typu wykładów. Mam nadzieję, że będzie tu następowała profesjonalizacja. Bardzo dziękuję. Wojciech Murdzek, jeszcze minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z porozumienia Jarosława Gowina był z nami. Pan minister ma nadzieję, że znajdzie się w Ministerstwie Rozwoju. No, zgłasza się na ochotnika w każdym razie. Dziękuję bardzo. Zdrowia życzę, do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się. Dobrego dnia życzę. Dziękuję.